Gruźlica jest chorobą zakaźną, przenosi się drogą inhalacyjną, kropelkową. Jedynym istotnym źródłem zakażenia są prądkujący chorzy na gruźlicę płuc. Takim ważnym objawem jest kaszel. Jeżeli kaszel trwa, utrzymuje się, nie zmniejsza przez 2 tygodnie lub dłużej, powinniśmy zgłosić się do lekarza, żeby mu o tym powiedzieć. I on zadecyduje, czy jest to kaszel, który wymaga dalszej diagnostyki w kierunku gruźlicy, czy też połączy z jakąś chorobą mniej istotną. Najbardziej narażone na zakażenie są osoby, które są w bliskim kontakcie z chorym, czyli jego domownicy, czy osoby pracujące w zamkniętym pomieszczeniu. No powinniśmy powiedzieć, że coś z tobą się dzieje, idź do lekarza, bo kaszlesz. Do zakażenia prądkiem gruźlicy potrzebny jest dłuższy, bliski kontakt, takie przelotne spotkanie na ulicy, w otwartej przestrzeni kogoś chorego na gruźlicę raczej zakażeniem nie skutkuje. Jeżeli chory na gruźlicę nie będzie leczony, to z powodu tej choroby może umrzeć. Nie jest to błyskawiczna śmierć na ogół, jest to choroba, która no często trwa nawet kilka lat, zanim doprowadzi do śmierci, ale jeżeli nie jest leczona, to tak się źle kończy.